jest też zejście. Ale na razie, ponieważ nie ma kłopotów, możemy sobie nieco pozwiedzać. Zobaczmy jeszcze jak z żarciem. 71%, więc nie ma sensu na razie nic wcinać. To jest jakaś zbroja. Identyczna jak mam chyba. Zobaczymy. Jest nieco lepsza od tego, co ja mam. Armor, teraz tak. Ta ma pokrycie 12,50, ta ma 17, jak to zmienić? Właśnie w ten sposób, ta ma już pokrycie 12,50. No właśnie, czemu jest taka różnica? Ja to mogę zdjąć? Mogę. To teraz już sobie wybiorę właściwą. Zbroja będzie tu. A, jedna i druga ma 12,50, tylko trochę inaczej to wyświetla. Tylko ta zwiększa los, więc tą warto jednak wziąć. Przeciążony jestem, tak, więc muszę się jednak pozbyć jednej zbroi, albo też czegoś innego, co my tu mamy takiego mało wartego uwagi. Tutaj raczej są rzeczy dobre. Łuk to jest zwykły... Znów podmieniłem. Zwykły łuk, więc jego się pozbędziemy. Dalej jestem przeciążony. No niemożliwe. Armor. No cóż, to chyba jest trochę warte, ale pieniędzy w sumie mamy dosyć dużo. Więc drop. No niemożliwe. Jeszcze dalej przeciążenie. Pusta butelka, praktycznie jest bez wagi. Zjedzmy jedno żarcie. Przedobrzyłem. Teraz tak, tym moglibyśmy doładować jakąś rzecz. Myślę, że to jeśli chodzi o żarcie. Tylko pasowałoby też jednego się pozbyć, bo jednak to jest obciążenie, które tak naprawdę niepotrzebnie nosimy. Przeżarty jestem obecnie. Cofajmy się. Czekajmy turę, przywołujmy do strzeli. Gość jest za daleko. To teraz nie przywołujmy. Ten może być problemem. Więc wycofajmy się o 5 pól. 2, 3, 4, 5. I teraz możemy użyć naszego superkarty. Jest, gościu będzie problemem. Ja mam w tej chwili 235 życia. Co to możemy użyć? Aha, to go powinno odrzucić. Nie zadziałało. A to? Troszeczkę im pomiotało jak szatan. Wezwij bestię. Walcz, bestię. Niech oni się nawzajem nie rozwalają. Sobie spokojnie poczekam. No i tyle. Skubając jeszcze się wyleczył. Czy ja coś jeszcze mam, czego mogę użyć, co może być fajne? Tego raczej nie użyję. Zobaczmy. F3. Nie ma many, no kurczę. Armor to raczej nie. Other. Niczego raczej nie ma. Mógłbym jeszcze doładować. To może tym razem jednak użyjmy. Doładujmy to. Choć lepiej gdybyśmy zachowali to na dwójkę, ale skoro nie ma innej możliwości, to skorzystamy z tego, co jest obecnie. Wezwijmy tu. Gościu nam przywalił. Chyba czas się zacząć leczyć, ale jeszcze kilka. Dobra, na dwie ręce się udało. Teraz pasowałoby odzyskać całe zdrowie. To był trudny przeciwnik. Mamy jakiś pas. Czym jest ten pas? I co on daje? Mamy jeden pas tutaj, więc pytanie, jaka jest różnica? Teraz zobaczmy. Ten tutaj jest gorszy, ponieważ ten co prawda
Ma mniej armoru, daje 3 armor, tam daje 8, ale tutaj jednak zwiększa percepcję oraz los o 1, więc ja jeszcze bym zostawił to, co mam. Chyba, że później coś lepszego się znajdzie. Podbiegł do nas troll. No, coś mnie przymroziło, więc ja zostanę sobie. Odzyskał trochę zdrowia. Jest max. No, to teraz pozostaje dalsza eksploracja. No i ten był zawsze problemem. Kurde, kradł im życie. To dosyć pokaźnie. Szczęście padł. Co on po sobie zostawił? Wezwanie potworka, tak naprawdę, stworka. Tylko zaraz, bo ja zrobiłem jeden błąd. Ja się niepotrzebnie pcham do przodu, a przecież straciłem setkę życia. Bo on znowu padł. I już tam coś się pojawiło. Czekamy. A, to latające co? To pozostaje poczekać, aż się w końcu przynajmniej pojawi. No teraz mocniejsi przeciwnicy, więc będzie kłopot. Ten się tutaj wziął nie wiadomo skąd, ale możemy nie wziąć. 279, to odczekajmy, aż powróci trochę życia. Tu jednak trzeba troszeczkę już uważać. Mamy 105 żarcia. Normalnie przeżarty jedzeniem. Czy ja teraz doskoczę? To jest chyba 3 pola, więc jest za daleko. Bo jedno pole muszę. Teraz cię, czarną księżniku, dognam. Ale skubaniec uciekł. Ha! Tego się nie spodziewał. Odzyskajmy zdrowie, bo znowu setkę nam zeżar. Zwiedzamy dalej. Tam jest przeciwnik. Szczury nie są mile widziane. Jest jakieś żarcie. Szczęsta bierzemy. Jest przeciwników, więc uciekamy. Ten jest trochę mocniejszy, więc pasowałoby go rozwalić. Dobra, 258, 50 życia. To nie jest jakoś nazbyt dużo, lepiej biegać na pełnym życiu. Mały niedźwiadek zagubił się daleko od domu. I kradziej życia, co jest problemem. Zasowany. Ten pewnie podejdzie, więc przeatakujmy go z doskoku. No i to rozwiązało wszystkie nasze problemy. Tu jest troszkę kasy. Tych nie robimy. Na szczęście ten się nie dzieli na te mniejsze pierdoły, więc szybko idzie go zwalczyć. Tutaj ktoś do nas podchodzi. A zatem czekamy na odzyskanie zdrowia. Ile mamy żarcia? 91%, więc spokojnie możemy zwiedzać, eksplorować okolice. Tak się to robi. Tu ktoś jest. Wybuchowa beczka. Klucz, kurczę, zużyty poszedł. Trzeba jakoś te klucze zablokować. Blisko, ponieważ nie tego używałem. No, mocniejszy był, jak reszta. Chyba prawie wszystko znalazłem. No, tu jest jeszcze przeciwnik. Czy ja teraz doskoczę? Doskoczę. No i został rozwalony momentalnie. Ten też. I chyba już zwiedziłem całą planszę. Zobaczmy to. Tu jest jeszcze jakieś małe poletko.
do odwiedzenia, ale myślę, że nie ma sensu. Lecimy do wyjścia. Doskoczymy do wyjścia. Siekniemy go z pełną mocą, ale to jest założą pan. Jest, w końcu. Teraz życie trzeba znowu odzyskać. No, ten był problemem. Ile my teraz mamy tego życia? Ile mamy w ogóle elementów? Zobaczmy, jak tam postać jest. Na 75% cały czas najedzona, więc... Oj, dziadek był. Zbierzmy graty. Sprzedajmy. O, to bez wątpienia kupimy. To też kupimy. Cena 6900. O rany. Naprawdę nieźle nas tu traktują. Teraz tak, to... To jest nic nie warte. 8000. Teraz tak, co tu możemy sprzedać? Mała książka tworzenia jedzenia. Tego mogą się nauczyć magowie. No ja magiem chyba raczej nie jestem, więc odpada. A zatem pozostaje posprzedawać, więc tak, to sprzedamy. Dużo to nie dało, ale zawsze coś. To sprzedamy. 6700, to jest dosyć mało. Ja tak... Warto jest te przenosić graty z poziomu na poziom, ponieważ dzięki temu dużo można zarobić. 7000, to jest jeszcze nazbyt mało. Laska. Ta mana ile jest warta? 180. To w sumie niewiele, tej many i tak się nie używa, więc może opchniemy. Sprzedam także ten pas, 7500. A to jeszcze nie jest zbyt dużo. To jest pewnie ten złoty, jest jednorazowy. To jest ile warte? 613, czyli w sumie jakieś niewiele. A te scrolle? Setka 95 też. Naprawdę pierdoły. Więc tak, wyjdźmy z tego i użyjmy to, co żeśmy tutaj pozbierali. Czyli tak, to nam zwiększy percepcję od 1 do 2. Plus 2, bardzo fajnie. Czyli na maksa żeśmy pojechali. Ale przecież tego więcej miałem. A ta książka, czy my się możemy tego nauczyć? I co, już się nauczyłem? Nie. Teraz zniknęła. A, jest przeciwnik. Przynajmniej żarcie po sobie zostawię. Pusta butelka. A, książkę po prostu zrzuciłem. Zobaczmy, że ja tej książki mogę użyć i się tego nauczyć. W co wątpię? Tak, tylko drop. A, zatem sprzedamy. Książka. Jak to książka jest na sprzedaż? 418. To jest fajnie, ponieważ to mi pozwoli kupić już wtedy to, co tam pozostało. Zaraz, tam były dwa. To zwiększa zdrowie, a to los. Może chyba... No. Musimy jedno i drugie. To jest dosyć drogie. Na chwilę obecną mnie na to nie stać. Zobaczmy zatem, czy coś jest, co... Tego tak praktycznie nie używam, tych pułapek. Sprzedajmy. Antidotum jak na razie nie było mi potrzebne. No i tak naprawdę nie wiem, czy w ogóle będzie jeszcze potrzebne. Czy coś stąd? Fireflare. Myślę, że nie ma co zbierać, ponieważ i tak nie będzie mnie stać na to. To kosztuje 8400 i nie nazbieram tyle. Kupię sobie to zdrowie. To jest więcej niż jedna sztuka na sprzedaż. Mamy ile? 307 zdrowia. Po użyciu tego... 310, czyli plus 3 życia. Czy ja wszystko to pozwiedzałem? Raczej tak i chyba nic tu już nie znajdę, ja się jeszcze przejdę. Proszę. Tu jest zejście do, z tego poziomu. Tutaj jest wejście, którym przyszedłem. Chyba pozostaje przejść. Zaraz czy tym antidotum wyrzuciłem? Co to jest? To jest pusta butelka, nic nie warto. To zobaczymy teraz. A no właśnie, tutaj można głosować. Spróbuj następnym razem, Marku, wpisać coś takiego. To tu było? Nie, to było Game Settings. Tak lub nie.
I to zadziała, gdy wejdę do kolejnego levelu. Spróbuj teraz wpisać. Zobaczymy, co to daje. Tak lub nie. Co my tu mamy? To można zebrać. I to jest jakiś pas, może na strzały. To będzie w, tutaj, w pancerzach. Co to daje? Zwiększa percepcję. Moment, ja to podmieniłem teraz. No, to sobie zostawiamy, to będzie na sprzedaż. Pan podejdzie, pan nie za bardzo chce podchodzić, zatem my do niego podejdziemy. Zbieramy. No i eksplorujemy. Jednak warto się trochę oddalić, wtedy lepiej widać. No, ten poszedł, dostał z całą mocą. Ciao, tutaj walka z Chińczykami. Kung fu. To była pułapka, którą to działała. A tu mnie zmroziło. Tu jest kobra. Znaczy była kobra. O, tego się nie spodziewałem. Ale on się też nie spodziewał, że dostanie cios. No, tego też się nie spodziewałem. Ale podejdziemy o pole i zniszczymy tego żółwia. No i tym razem jestem zatruty po raz pierwszy w sumie. Już tak szybko minęło. No, ten koleś, co tu był, on pewnie będzie przyzywać kogoś, ale widzę, że już nie. A jest tutaj. Wejdźmy do niego i doskoczmy. Nie wiem, czy go zniszczyłem, czy on wyparował. Zaraz, tam była skrzynka. Potrzebujesz brązowego klucza. A tu coś jest. O, to będzie dobre. Tu jest rękawica. Mitrilowa rękawica. Względem tej. 30 punktów, bez wątpienia warto wymienić. No, tu pozostaje sprzedać kopertę, żeby te drzwi się otworzyły. O, tego gościa jeszcze nie było widać. Egghost. Potrzebuję brązowego klucza tutaj. Insekt, to jest prawdziwym wyzwaniem. Oj, obawiam się, że to będzie rzeczywiście wyzwanie. Wygląda na to, że nie jest doświadczony. To czemu jest napisane, że jest wyzwaniem? Kurde, urósł. Dobrze, że go zniszczyłem. To coś szybko podbiega, atakuje dwukrotnie. Skasowany. Odzyskałem za tym zdrowie. Tu trzeba będzie często jednak odzyskiwać zdrowie, żeby nie pchać się gdzieś w jakieś zależności takie, że kilku gości nam wyskoczy. Wiemy już, gdzie jest wyjście z poziomu. Jest na górze, tutaj w tym miejscu. Lecimy dalej. To skopa otworzymy sobie. O. Nie chce się poddać. Coś tam się zepsuło. A, mieliśmy żeberka i niestety już... Mieliśmy żeberka. Żarcie było tu. Już po żeberkach. To sobie zjemy. 70%. W sumie jeszcze jedno można by zjeść. To tak, tego siekniemy. O, zostawił nam jakąś bransoletę. I to będzie gdzieś tu. Co to jest? Względem tego. Tutaj armor 4, a tu jest armor 15. O, muszę trochę pozbierać. Wszystko zjedzone.
Teraz tak, tego teraz strzelimy. Kurde. Ciężko z nim się walczy. To może tak, odejdźmy od dwa pola. Będzie znowu można poradzić. Rozwalimy tego z zapletu, żeby nie walczyć na zaplęty. I już, koniec. Odzyskajmy zdrowie. Już nigdy nie wiadomo, na jak trudnego przeciwnika trafimy. Tygrys. Tygrys jest fajne, bo są dosyć mocne. Jest, poziom. No, to teraz zobaczymy, co możemy podnieść, jeśli chodzi o swoje parametry. Mamy zdrowie lub zręczność. Ja jednak będę walczył cały czas ze zdrowiem. 321, ile to pójdzie do góry? Dopiero później zobaczę. I teraz tak. Atak 2. Myślę, że atak 2 jak najbardziej. Ale to też jest ciekawe, bo to daje 9 punktów. Czyli łącznie będzie blot 15. To jest jakiś krzyk. To waham się między tym a tym, ale to raczej mi się przyda. Ponieważ o 3 pola będziemy mogli skoczyć i dzięki temu unikniemy czasami strzałów na twarz. Będzie można doskoczyć do gościa. Możemy właściwie zrobić to już teraz. No, bardzo ładnie poszło. O, jest handlarz. O, i to coś ciekawego. Zobaczmy, co ja tu znalazłem jeszcze. Jedna rzecz. Najnowsze, może tak wszystkie. Książka błyskawic. Magowie oraz druidowie, a ja jestem raczej wojownikiem. Jest gdzieś parametr wyświetlony? Tak, wojownik, warrior. No, magiem nie jestem, więc pozostawiam to tylko sprzedać. Co oni tu mają? Jest jakaś kusza taka naciągana. 5 plus od 3 do 15. Czyli 8 lub 15, 20 maksymalne obrażenia. No, ciekawe. Naramiennik jest. Naramiennika w sumie też nie widziałem, można by wziąć. Teraz tak, tego na pewno nie użyję. 2000 warte. To i tak sprzedam. To sprzedamy. To też nie jest już nam potrzebne. To wymieniliśmy na lepsze. Mamy 4000 wobec tego. To też. To może się jeszcze przydać. Tym jeszcze niczego nie doładowywaliśmy. Co tu jeszcze jest ciekawego? Powiem, że nie za dużo. Porównajmy jeszcze tą kuszę z moją kuszą. Tu jest ta kusza. Tu jest atak od 4 plus, to będzie od 3 do 9, czyli będzie 4 plus 3 to jest od 7 do 4 plus 9, czyli 13. Do 13, a gościu ma... Ha, tylko cena jest też zaporowa. Nie stać mnie. To jest bardzo tanie. Ten naramiennik jest... ma 12 armoru, a mój, ten, który obecnie noszę, ma... 8. No to wymienimy, bo to jest praktycznie za pół darmo. Jeszcze sprzedamy tamten. Teraz tak, krótka wymiana. To będzie w pancerzach, naramiennik. Jest i to pozostaje nam sprzedać. Nasz naramiennik... Czemu to jest tutaj? Powinno być to. Ja muszę do gościa wyjść i wejść, bo to zauważył? Go to buy something? Tak, dziwnie to działa. Życie myślę, że sobie zostawię, ponieważ czasami są walki i potrzebuję się uzdrowić. No a reszta, no cóż, nie może z tym niczego już więcej zrobić. Ale wiemy już, że na tym poziomie gościu jest w tym miejscu, tutaj, więc możemy wszystko zbierać jak leci. Zawsze idzie to sprzedać. Do tego na żołdu skoczyć, niepotrzebnie do niego dobiegałem.
Co my tu mamy? 33 sztuki, tak? Po co ja to tak bardzo oszczędzam? Tak, doskoczymy do gościa. Z tego, no teraz ładnie idziemy ich rozwalać. To już wszystko przeczesane, na górę teraz. Są dwa, nie będziemy walczyć z dwoma jednocześnie, lepiej się wycofać. I już po. Co my tu mamy? Jest jakaś masa. O, coś żeśmy tam uruchomili. Teraz tak, zobaczmy gdzie ja jestem. Jestem tutaj i przejścia tutaj bronią wszystkie te drzwi. A, złoty... O kurczę. Ja trochę życia straciłem. To tak, schowamy się tutaj przede wszystkim do góry, żeby nie walczyć z kilkoma jednocześnie. Po kolei. Raz. Dwa. Trzy. Co my tu mamy? A, ścieżka zabrała. No. Tylko ten niestety wezwał na pomoc. No, nie jest dobrze, więc kasujemy go jak najszybciej. Pozostaje zawalczyć z tymi. 200 życia. I znów wezwał pomocników. Wycofujemy się stąd. 164 życia. Raczej stąd nie uciekniemy. Zobaczymy, gdzie jesteśmy. Tutaj, czyli możemy iść naprawdę na dół. Może ktoś się od nas odczepi i tylko jeden gościu poleci. Dzięki czemu można by zostawić go gdzieś w tyle i odzyskać trochę zdrowia. Wycofujemy się dalej. Tu stąd też teraz możemy użyć. Jest, poszedł. 3, 4. Teraz tak, do tego doskoczymy. Teraz go siekniemy. Jest. I teraz pasowało odzyskać zdrowie. Trzeba też sprawdzić, ile zostało nam w tej chwili życia. 67, czyli może też się pożywimy na wszelki wypadek. Żarcie było gdzieś tu. Tu jest. A, jak znowu przesadziłem tym żarciem. Idziemy tam do gości. Ten wybuchał. No, nie zabił tu tym razem. Teraz tak, tego siekniemy. Co myśmy to pozyskali? Uszkodzenia. 1 plus 1 do 6 plus 1 do 4 plus 1 do 3. Ale chyba ta co mam jest lepsza. Teraz tak, do gościa trzeba by doskoczyć. Ścieżka zablokowana, czyli wycofamy się o jedną kratę, z niego doskoczymy. Teraz walczymy z dwoma, więc uciekamy stamtąd. No nic, pozostaje teraz... Spokojnie cały czas żarcie. Jestem podpalony, więc pozostaje mi zaczekać, aż odzyskam zdrowie. 200, 300, dobra. Jest max, więc lecimy dalej. Chyba już tak dużo ich nie zostało. A, jeszcze ten najgorszy kolo. Wycofujemy się, żeby nie było dwóch przeciwników. Kontra E1. Dostał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Doskoczymy teraz do gościa, atakując go za daleko. Nie tego użyłem. Jest, zbiliśmy go troszeczkę. Dwa, trzy, cztery. O, teraz znowu doskok. Tak. Jest tygrys, więc się wycofujemy. Jeszcze kurczę więcej, by ich nie było mało. Tu możemy teraz odzyskać zdrowie, dopóki ktoś nas nie dojdzie.
Ale nie, już się wycofał. Gdzieś tu jest. To teraz my go znienacka. Bam. A! Nie tylko ja z nim walczę, to ja z tym tu uciekam. Niech sobie tam ci walczą. Może ja zrobię tak. Będę go ostrzeliwać. Tylko teraz tak, potrzebuję się od niego wycofać. Żeby dał mi przynajmniej jedną turę, żebym miał tą broń. I teraz mógł go potrafić lepszym atakiem. No i co, zdziwiony. Stalowe bełty. Ciekawe, czy one są jakieś lepsze. Teraz tak, jabłko trzeba by wciąć, ponieważ ono się w końcu zepsuje. Mam 104... No, jestem przejedzony. Tu nas jeszcze nie było. Odzyskajmy zdrowie. No, niekończąca się opowieść, tylu ich tu jest. No i co, to wszystko? To się po prostu wszyscy mieścili. Magik, ale tym razem nie jest na zbyt daleko, ponieważ mogę zeskoczyć. Tu. Potrzebujesz srebrnego klucza, żeby kopać. Odzyskajmy zdrowie. Teraz kopanie jest... Kurde, ale tu jest. Ja jeszcze niczego nie zrobiłem, już nie mam 10 życia. Ale się wpakowałem. Tędy nie przejdę. Przynajmniej tutaj stanę, żeby nikt mnie nie doszedł. No i teraz tak. Raz życie sobie odzyskamy. Pasowałoby teraz tego właśnie użyć. Najwyższy czas, znaczy najwyższa pora, żeby wezwać kogoś. Nie mamy broni, ponieważ nie mamy dróg. No, raz go trafiłem. Drugi raz. Trzeci raz. To chyba jest dosyć słabe, więc teraz wykorzystam to, żeby uzyskać troszkę zdrowia. Tak, 4 damage, czyli prawie nic. Tygrys, i to szybki tygrys. Tygrys troszkę nie zabierze. Kurczę, magik mi naprawdę zjadł życia. Teraz tak, jabłko... Kiedy on się zepsuje? Tego nie wiem. Zobaczmy tutaj. Mamy jeszcze... No, praktycznie pełny żołądek, więc nie ma sensu tego używać. Natomiast tutaj są jeszcze te specyfiki, których sobie nie dorzuciłem do paska. Muszę zobaczyć, ile które dają życia, ponieważ niektóre, jak przygoduję, jak te dają dosyć mało. Ile to odzyskuje? 10 plus coś tam. A to 20? O, to jest znacznie lepsze. Tego powinienem używać. Czyli to jest 7. Nie, no od razu jest różnica. To jeszcze, żeby ten magi do mnie strzelał, to byłoby naprawdę super. Padł. Ten mi trochę zjadł życie. Odzyskajmy teraz zdrowie. To był kłopot. Ja jeszcze wszedłem, kurczę, w ślepą uliczkę i to był prawdziwy kłopot dopiero. Zajmijcie, coś tu jeszcze jest i nie myliłem się. Zobaczmy planszę. Czyli to już będzie koniec. No, trochę tutaj straciłem życia. Ale plus jest taki, że pozyskałem dosyć dużo doświadczenia. No, a jeszcze ten magik. Ale już go wyleczyłem. To jest wyjście poziom wyżej, to mnie nie interesuje. Czyli tak naprawdę skok do kolejnego poziomu i to już będzie na dzisiaj koniec, ponieważ gram dosyć długo. Więc następnym razem zajmiemy się już kolejnym poziomem, ponieważ to jest... Który to jest poziom? Dungeon Fate level 19, ale to jestem ja level... Nie. To jest level 19, ja jestem poziom 20.